Just friends. Just friends. Przyjaciele. Taki był tytuł tej uwertury, a właściwie taki mógłby być tytuł całej tej rewii. Bo im chodzi o to, aby wspomnieć przyjaciół. Przyjaciół serdecznych, bliskich, ale dalekich. Przyjdzie pora, kiedy połączymy się z nimi, a tymczasem wspominamy chwile, któreśmy razem spędzili, muzykę, którejśmy razem słuchali. Michał Kulenty, wybitny artysta, piękny człowiek, o niezwykłym, natchnionym, nieco melancholijnym spojrzeniu i o podobnym muzycznym temperamencie. Wielki erudyta, wielki patriota także. W jego sztuce wątki polskie były bardzo wyraźne i tym się różnił od innych jazzmenów, którzy do tego nawiązują, od Zbigniewa Noemskiego, który stosuje konsekwentnie taką stylistykę dość bliską cytatom, czy na drugim końcu tego spektrum Tomasza Stańki, który nawiązuje do temperamentu słowiańskiego w bardziej abstrakcyjny sposób. Michał Kulenty był niejako w środku, a także w odróżnieniu od nich obu i bodaj od wielu innych, w jego perspektywie pierwiastek patriotyczny łączył się nierozerwalnie z duchowym, bowiem Michał był człowiekiem głęboko religijnym. Był z tego dumny i znany.
Janusz Muniak, wielki saksofonista. Tylko tyle i aż tyle. Wielkiej, wspaniałej klasy, chciałby się powiedzieć amerykańskiej, bowiem słuchając go odzywały się echa takich gigantów saksofonu jak Johnny Griffin, Joe Henderson czy inni podobni giganci. Piękny, wspaniały, szlachetny, tęgi i aksamitny ton, szlachetna fraza, która stroni od ekstrawagancji i przesady. Dźwięki tylko te, które naprawdę się należą. Nic ponadto. Piękne, wspaniałe chwile przeżyliśmy z Januszem. Thank you.
Szanowni Państwo, i na koniec z tej rewii wspomnienie o Tomaszu Szukalskim. Mały Tomek, kilkuletni, poszedł z rodzicami na operetkę. I następnego dnia przy śniadaniu, przy rodzinnym stole, odśpiewał wszystkie arie z pamięci. Rodzina się połapała, że coś tu nie gra. Poszli do szkoły muzycznej i okazało się, że mieli rację. Coś tu nie grało, a właściwie wszystko grało. Tomasz Stańko powiedział kiedyś o Szukalskim: szakal gra moją muzykę lepiej ode mnie. Szukalski był jego, że tak powiem, etatowym saksofonistą od połowy do końca lat 70. Razem nagrali takie przełomowe płyty jak Tuet w serii Polish Jazz oraz Balladynę, pierwszą płytę Stanki dla ECM-u. Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o płyty te naprawdę pomnikowe z lat 70. i 80., to Szukalski był ich wszystkich wielką ozdobą. Mam na myśli Winobranie i Kujaw jak Gosfanki pod batutą Namysłowskiego, czy choćby Time Killer z 84 roku z Karolakiem i Czesławem Bartkowskim. Szczytem, powiedziałbym, kariery Szukalskiego, co zresztą trudno jest tak określić, bowiem właściwie cała jego kariera była jednym wielkim szczytem, ale w pamięci nam zapadł szczególnie okres zespołu The Quartet, który był, jak się zdaje, najbliżej sytuacji, w której to Tomasz był liderem. Thank you.